Nazwa Akademia Bialska to nazwa, która zobowiązuje. Akademia, a więc styl akademicki, a styl akademicki niejako narzuca to, żeby w Akademii można było się dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego, autentycznego, aktualnego. A więc cykl wykładów został pomyślany w ten sposób, żeby do różnych środowisk trafiły przydatne informacje, przydatne wiadomości, żebyśmy się wszyscy rozwijali intelektualnie. Dlaczego wszyscy? Studenci, pracownicy dydaktyczni, administracyjni, oczywiście to jest zrozumiałe, cała społeczność akademicka, ale z drugiej strony ten cykl dedykowany jest również ludziom z miasta, ludziom z regionu, dedykowany jest przedsiębiorcom, dedykowany jest osobom, które i zainteresowane są Podlasiem, naszym południowym Podlasiem, zainteresowane są zdobywaniem wiedzy, zainteresowane są wszystkim tym, co dzisiaj jest ważne. Jeszcze nie tak dawno generał Gromadziński razem z prezydentem Joe Bidenem wędrowali po płycie lotniska w Jasionce, kiedy była dostarczana pomoc dla Ukrainy, kiedy prezydent Biden odwiedzał nasz kraj. To znamienite zdjęcie pokazuje, jak Ameryka odnosi się do generała Gromadzińskiego. On otrzymał wiele odznaczeń, ważnych odznaczeń amerykańskich, ważnych odznaczeń ukraińskich. Jego zasługi dla niesienia pomocy Ukrainie są wyjątkowe. I myślę, że za tej prezydentury Donalda Trumpa również tak będzie, że generał Gromadziński będzie w sposób należyty doceniony, bo jest niesłychanie kompetentnym i takim dobrym, konkretnym dowódcą, o czym w swoich wykładach też daje informacje, daje przekaz. To jest nasze odczuwanie, ale to, co mówi, to jak traktuje dowództwo, jak traktuje przewodnictwo, jest niesłychanie ciekawe i ważne i nie tylko dzieli się tym w naszej uczelni, ale też w uczelniach szwajcarskich, francuskich, niemieckich. Dla mnie pan generał jest osobą o bardzo dużej wiedzy, o bardzo dużym doświadczeniu i też osobą, którą niesłychanie doceniam jako człowiek mieszkający na wschodzie. On utworzył 18. dywizję, zmechanizowaną, żelazną dywizję. On zabezpiecza nas cały wschód, szczególnie w tych trudnych momentach migrantów, wojny na Ukrainie. On był tą osobą, którą znając z tego, że miał u nas wykłady i znając jego poglądy, wiedziałem, że mogę czuć się bezpiecznie, że to jest człowiek odpowiedzialny. Znalazł się w danej sytuacji, chyba podjął najwłaściwsze kroki, jeśli chodzi o dalsze perspektywy. Tak, właśnie. Dla naszego bezpieczeństwa tutaj u nas na wschodzie Polski, wiadomo, że sąsiadujemy z niebezpieczeństwem, jest najlepsza świadomość, że się zna ludzi, którzy są odpowiedzialni, którzy są kompetentni, którzy są przygotowani do tego, żeby naszych polskich granic bronić. I tak odbieram generała Gromadzińskiego.